Trener Andrzej Gmitruk, gościem Boxing News. Witam panie trenerze. Witam serdecznie wszystkich kibiców portali internetowych dotyczących boksu i nie tylko. Dziękuję bardzo za powitanie w imieniu kibiców, a teraz pytania, no może na początek zapytam o Adamka, bo to jest temat gorący ostatnich tygodni, choć tak sobie myślę, że temperatura chyba już lekko spadła. Żeby nie drążyć zbytnio tematu, zadam panu trenerowi pytanie takie, jak zadał dziennikarz Polsatu bodajże Adamkowi. Czy trenerowi jest przykro, że jednak nie spotkacie się w jednym narożniku, na jednej sali? Ale to nie chodzi o to, czy komuś jest przykro, chodzi o po prostu realia, merytoryczne decyzje. Ja miałem trochę inne informacje przed obozem Adamka, ale nie chcę do tego wracać. Natomiast uważam, że tak jak wypowiedziałem się oficjalnie, bardzo szanuję Tomasza Adamka, bardzo szanuję Rogera Bloodwooda. Uważam, że przez ten okres czasu moja rola byłaby po prostu, że tam no, nie do końca określona, bo zawsze jeden trener powinien prowadzić tak doskonałego zawodnika, jakim jest Tomek. Tomek podziękował mi już wielokrotnie, nie muszę oczekiwać podziękowania w narożniku. Podziękował za wspaniałą pracę, konsekwencje, 10 lat totalnej roboty, wspaniałe sukcesy sportowe i dla mnie to jest wielkie podziękowanie, za co mu zawsze serdecznie dziękuję. Natomiast no, wydaje mi się, że on musi mieć się skupić, musi mieć jednego trenera, jednego człowieka, który go prowadzi, 6 lat prowadził, przez 2 miesiące, to co powiedział zresztą Przemek Saleta, bardzo trudno jest zmienić jakiekolwiek nawyki. Więc myślę, że moja konfiguracja, jeśli chodzi o merytorykę zajęć, by była tylko jakimś takim no, dodatkowym balastem. Za bardzo szanuję Tomka, za bardzo szanuję Bloodwooda, żeby po prostu się w taki temat, jak to się mówi, z własnymi pomysłami wtrącać. I to jest wszystko. Życzę Tomkowi powodzenia 10. Zawsze go będę szanował, zawsze będę uważał, że jest pięściarzem historycznym dla polskiego boksu i polskiego sportu. To panie trenerze, przejdźmy do aktualnych wydarzeń związanych z grupą trenera Gmitruka. Podpisaliście umowę, zawarliście pakty z grupą Knockout Promotion. Jak to wszystko będzie wyglądało? Ja miałem okazję rozmawiać już z Andrzejem Wasilewskim, więc mniej więcej zarys już wiem. A pan trener, jak sobie wyobraża tę współpracę? Na jakiej płaszczyźnie to wszystko będzie, że tak powiemy, się prezentowało? Powiem tylko tyle, że jestem bardzo zadowolony wspólnie z Darkiem Wojtkowskim, który był no, też głównym autorem rozmów i inicjatorem tego połączenia. Dobrze, że do niego doszło. A cel jest bardzo jeden i wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że bardzo dobrze się stało. Można było wymieniać kilka punktów i powodów do tego porozumienia. Ja chciałbym Andrzejowi Wasilewskiemu podziękować za to, bo uważam, że no nie musiał tego robić. Ma swój butik, jak to się mówi, przepraszam w cudzysłowie, doskonałą organizację, kontakty w Stanach Zjednoczonych, stały kontrakt z największą stacją Polsat, a więc no, w zasadzie można by było powiedzieć, że po co mu dodatkowe obciążenie, nauka, jeśli chodzi z mojej strony o współpracę, bo ja nigdy z nikim nie współpracowałem. Jestem samolubem, także tak to wygląda. Samotny biały żagiel. Natomiast jest kwestia taka, że to daje olbrzymią szansę na zmianę sytuacji, jaka jest w polskim boksie. Nie mówię amatorskim. Amatorski chyba sam się określa, że nie było wygranej jednej walki w hale. Ja nie wiem, po co do tego hale pojechali, ale to jest ich sprawa. Natomiast przed mistrzostwami Europy, mam nadzieję, że parę walk wygrają w Sofii. Tym wracając do odpowiedzi na pytanie. Ta fuzja daje przede wszystkim możliwość zatrzymania tego regresu, który jest generalnie również w boksie zawodowym. My od paru lat, to co Andrzej wielokrotnie powtarzał, nie było poważnych walk na terenie Polski, tak jak przedtem Adamek w Stanach Zjednoczonych, tak jak Krzysiek Włodarczyk w Stanach czy w Polsce. W zasadzie ostatnia walka o tytuł eliminatora do WBO odbyła się w Toruniu, prawda? A więc to mamy coraz rzadsze takie momenty i doszliśmy do wniosku, szczególnie Andrzej, że no, trzeba coś zrobić, żeby po prostu tą sytuację ustabilizować. I są pewne plany, nie będę mówił o szczegółach. My będziemy jeszcze na pewno wielokrotnie rozmawiać i z Andrzejem Wasilewskim, i z Tomkiem Babilońskim, i z Piotrkiem Wernerem na temat pewnych elementów czysto praktycznych w naszej współpracy, bo ja się muszę tej współpracy również nauczyć, prawda? Przyzwyczaić się do pewnych rzeczy, że nie podejmuję decyzji sam, ale muszę je w wielu wypadkach konsultować strategicznie. Andrzej ma strategiczne plany. Myślę, że one są bardzo dobre, związane z bazą treningową, związane ze szkoleniem zawodników i nie ma mowy tutaj o jakimkolwiek konflikcie na przykład z trenerem Apinem. Dzisiaj z nami trenuje Ewa Piątkowska, trenuje Maciek Miszkin, bo wiadomo, że trener Apin plus cały sztab wyjechał do Stanów Zjednoczonych, praktycznie miesiąc ich tutaj nie będzie, więc chodzi o to, żeby oni byli dobrze przygotowani do Polsat Boxing Night, co jest naszym również
wspólnym interesem, żeby ta impreza była imprezą sztandarową, żeby pokazała się. Absolutnie większość zawodników chce boksować na Polsach Boxing Night, natomiast realia życia dzisiaj w boksie się zmieniają i tak trzeba powiedzieć, jeśli nasi zawodnicy wyjeżdżają na przykład na zachód i gdzieś tam za jakieś walki 10-rundowe zarabiają no na niezły samochód, powiedziałbym, więc niektórzy mają też oczekiwania, że w Polsce będzie to samo, a więc no, ale Polska czasami jest innym krajem, a więc to wszystko musimy w jakiś sposób już po tym Polsat Boxing Night ustalić, jakie role są promotora, jaką konfigurację bierzemy i tak dalej, no bo wiadomo, że część zawodników będzie szukać rozwiązań za granicami Polski. Zresztą przykładów no, nie będę mnożył, ale myślę, że chodzi o to, żeby oni boksowali za granicą, ale żeby z chęcią wracali tutaj, występowali na poważnych imprezach, żeby czuli się jak w domu, to co robi dzisiaj Adamek, prawda? Po iluś latach kariery sportowej wraca do Polski, jest przyjęty owacyjnie i jest dalej tym fanem dla tysiąca kibiców, którzy stawali po nocach, żeby oglądać jego pojedynki. I no, to jest właśnie puenta do tego porozumienia. Bo my, ja ze strony, ponieważ jeszcze trochę energii mam, zajmę się, powiedzmy, tą stroną bardziej sportową. Andrzej strategiczną, od kontaktów, od rozmów, od promocji. Wszystkiego się nie da zrobić. Tomek Babiloński też już ma swoją rolę określoną, wyznaczoną. Czyli jest to pewien mechanizm, który da szansę tworzenia naprawdę w przyszłości trwałych podstaw do tego, aby żebyśmy mieli zawodników, nie tylko tych, którzy wypełniają fight card na galach. To wyjaśnijmy tylko jeszcze jeden aspekt tego porozumienia. Trener Andrzej Dmitruk będzie sam organizował swoje imprezy nadal, Knockout Promotion we współpracy z Babilonem, dalej sam będzie jakby też tym sterem, żeglarzem okrętem? Tak, taka jest właśnie założenie, taka jest, punkty są w porozumieniu, że my dalej jesteśmy samodzielną jednostką, bo wiadomo, że zawodnicy muszą gdzieś boksować, ale nastąpi przede wszystkim wymiana myśli szkoleniowej, wymiana sparring partnerów, wspólne zgrupowania, wymiana również zawodników na niektórych galach, bo wiadomo, że kontuzja, ktoś ma jakiś problem osobisty, nie boksuje, prawda? Jest inny termin gali u Andrzeja Wojślewskiego, u Tomka, wskakuje na naszą galę i odwrotnie. Poza tym da to troszeczkę myślę, że na pewno dużo przemyśleń dla samych zawodników, bo jakość sparingów się poprawi. Do tej pory żeśmy w ogóle się nie konfrontowali. Ja nie przekraczałem wydaje się, że czas najwyższy to skończyć. Ja myślę, że to porozumienie da szansę naprawdę na poprawę sytuacji, na stabilizację i znalezienie nowych nazwisk, które naprawdę będą z zadowoleniem oglądać kibice. Tak jest, nowe nazwiska to przyszłość, a my porozmawiajmy o teraźniejszości, bo tak zauważyłem, tak, jest Maciek Miszkin, jest Ewa Piątkowska, to może Krzysztof Diablo Włodarczyk też tu zawita, panie trenerze? Nie wiem, że Krzysztof Włodarczyk ma 12 walkę, chyba wstępny termin. Myślę, że plany nawet Krzysztof Włodarczyk jest na tyle dojrzałym zawodnikiem, że nie proponowałbym tutaj jakichś dodatkowych zmian, jeśli chodzi o nawet epizodyczne fragmenty treningowe. Powinien być trenerem, który trenuje za mało czasu. Poza tym można go zawsze zabrać do Stanów Zjednoczonych i trenować też tam. A więc rozwiązań widać, że jest dużo. Ja się cieszę, że Maciek Smoleński też jest w Stanach Zjednoczonych. To było, pamiętamy, mówiłem to wielokrotnie. Budujemy jego karierę, chce być czempionem, musi tam trenować. Takie są założenia. W Polsce tutaj naprawdę jest mało zawodników, jest to styl europejski i trudno. To samo dlaczego momentami ja byłem trochę sceptyczny na temat niektórych propozycji przeciwników ze Stanów Zjednoczonych dla naszych zawodników. No bo proste, jeśli oni tutaj w tym systemie trenują, sparują z jakimś, powiedzmy, zawodnikami o prostym stylu, bo europejski styl jest zupełnie inny. Jak każdego będziemy chcieli wysłać na poważne wyzwania, czy w Polsce, czy za granicą, ale pod warunkiem, że będą do tego przygotowani zarówno motorycznie, technicznie, jak i mentalnie, prawda? Darek Seng może boksować z najlepszymi półciężkimi poza Kowaliowem dzisiaj innymi, bo to może boksować, ale to na tej walki trzeba się solidnie przygotować przez pewien etap. Ja nie zapewnię dobrych sparring partnerów, bo nawet jeśli tutaj przyjadą, to dostaną pieniądze i zawsze nie będzie to co jest na terenie Stanów Zjednoczonych. Ta konfrontacja ma zupełnie inny charakter. Ja rozumiem, że trener z Maćkiem Miszkiniem i z Ewą Piątkowską do ringu będzie wychodził na Polsat Boxing Night. Jak to wygląda? Tak. Ja mam, oczywiście współpracujemy na stałe, przede wszystkim Paweł Kłak, który jest tu w Warszawie i prowadzi nie tylko przygotowania fizyczne, ale również i zajmuje się zajęciami technicznymi. Jest Adam Jabłoński, który na co dzień prowadzi Cieślaka, więc to jest pewien zespół już prawie, co prawda nie w jednym miejscu. Jest Andrzej Liczy, który na co dzień prowadzi Syrowatkę, za co też jestem bardzo mu wdzięczny w Białymstoku, bo wiadomo, że ci zawodnicy nie
nie mogą tu siedzieć cały rok, a więc czyli jest to pewien, już widzę, krąg ludzi, do tego dochodzi Patafiego 3 z Fiodorem Łupinem, system, który pozwoli ogarnąć pewne tematy. Nie będzie Fiodora na gali, tak, więc tak. Musimy zapewnić Porto maksymalne możliwości dla spokoju, dobrego przygotowania tych zawodników, którzy będą na Polsat Boxing Night boksować, niezależnie czy są z mojej grupy, z grupy konkurencyjnej. Chodzi nam o to, żeby się dobrze zaprezentowali, żeby poziom sportowy był wysoki, godny tej imprezy. Ewa i Maciek tutaj koło nas się znajdują. No to pierwsze pytanie, może bliżej jest Ewa. Jak trener widzi jej pojedynek z koleżanką, można powiedzieć, chociaż już tak medialnie to się dziewczyny lekko poprzepychały. No tak, no mnie nie wypada oceniać, bo szanuję jedną i drugą, prawda? Jedną i drugą znam dobrze, i Ewą Brodnicką, i Ewę Piątkowską. To są ich wewnętrzne jakby potrzeby tej konfrontacji. Ja mam określony cel przygotowania Ewy Piątkowskiej inaczej, doprowadzenia ją do tego startu. Tutaj wielkich zmian nie będzie, bo je mamy tylko już praktycznie 7 tygodni, ale popracujemy nad niektórymi elementami, przede wszystkim w zakresie motoryki, kombinacji ciosów i zmiany tempa walki, te, które powiedzmy dadzą jej zwycięstwo, prawda? Myślę, że podobne założenia ma trener Ewy Brodnickiej. Trenujemy chyba po drugiej stronie Warszawy, także jesteśmy podzieleni Wisłą, jesteśmy podzieleni, dobrze, nikt nam nie przeszkadza, nie mamy tutaj wywiadowców, spokojnie pracujemy. Panie trenerze, Maciek Miszkin, mieliśmy okazję jego trening dzisiaj obserwować, no wczoraj taki lekki, powiedzmy, pierwsze koty za płoty, dzisiaj już troszeczkę ciężej. Jak trener upatruje, że tak powiem, talent tego zawodnika, bo gdzieś tam zawsze wydawało mi się, że no, lekko jest jednak niedoceniany w Polsce, a pokazywał już kilkakrotnie, że jednak ten pazur do boksu ma. Jak trener po pierwszych treningach to wszystko ocenia? No, za mało czasu mamy, no oczywiście, przecież Maciek Miszkin jest zawodnikiem ukształtowanym. Startował w wielu poważnych imprezach, miał bardzo poważne walki ostatnio, nawet z Głażewskim, dwie z Głażewskim. Pokazały, no, że jest wszechstronny, potrafi się mocno przygotować, nie tylko fizycznie, ale i mentalnie, prawda? Także, że tutaj też wielkich zmian nie będę upatrywał. Po prostu zrobimy to, co mamy do zrobienia. Wytrzymałość ogólną, wytrzymałość specjalną. Poprawimy troszeczkę, może dorzucimy jeden taki skromny element, który zauważyłem. Przede wszystkim najważniejsze w tej chwili dla mnie to jest zabezpieczenie odpowiednich sparing partnerów, zarówno dla Darka Cenka, Michały Syrowatki, Ewy Piątkowskiej i Maćka Miszkina, prawda? Przyjeżdżają ludzie, którzy będą z nimi sparować, więc to jest dosyć istotny element. Nie będziemy wszyscy trenować w jednych godzinach, tak jak dzisiaj pierwsza grupa, 9, 11 i 12, więc trzy jakby oddzielne segmenty. Wiadomo, że to wymaga dłużej czasu przebywania na sali dla trenerów, ale jednocześnie jest bardziej kreatywny i skuteczny trening. A niech trener powie, Darek Sęk na Polsat Boxing Night, no wiadomo, że wystąpi, rywala może nie do końca będziemy zdradzać. Jak trener upatruje karierę tego zawodnika? Bo no, z tego, co już wiemy nieoficjalnie, to no, niełatwa może go czekać przeprawa, chociaż zawodnik no, po raz kolejny wydaje mi się, że w jego zasięgu. W jego zasięgu, ale niewygodny, trudny, wysoki, miał walki bardzo różne, dobre i złe, prawda? Przegrał w drugiej rundzie z Kowaliowem, natomiast wygrał z zawodnikiem z Rosji, który no, był pretendentem, czy w oczekiwaniach wielu kibiców, jego promotora, zawodnikiem na najwyższym półkę. W związku z czym myślę, że czeka nas trudny pojedynek, no ale Darek Sęk jest przygotowany na to, zarówno technicznie, jak i mentalnie. Przygotujemy się dobrze. Natomiast Darek Sęk ma w tej chwili już, powiedziałem, na jesieni czekają go trudne wyzwania. Nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą. Dla mnie jest to bez znaczenia. Jeśli znaczą, najważniejsze, żeby on już zaboksował o coś poważnego, zarobił odpowiednie pieniądze, bo ma za sobą ileś lat kariery. W Niemczech pokazał serce, charakter, umiejętności, odporność psychiczną w dwóch walkach. Tak jest, no właśnie, to jaki jest plan na Darka Sęka po Polsat Boxing Night? To znowu będą te wyjazdy poza granicę i w sensie takim, że czekacie na oferty, czy raczej sam pan trener już będzie kombinował, żeby może Darek w jakiejś walce wieczoru, na której z gal się zaprezentował? Między innymi tą powiedzmy jakby rolę przede wszystkim poprosiłbym Andrzeja Wasilewskiego. On ma tutaj kontakty, ma cały czas jest w tym, powiedzmy, takim całym w kontaktach z wieloma promotorami, czy śledzi rynek, oferty i tak dalej. Ja bardziej zajmuję się w tej chwili przygotowaniami. Nie ukrywam,
że tutaj też firma Racor, która prowadzi Darka Senka, jest cały czas bardzo aktywna, bardzo pomaga. Przecież jest Michał Cieślak też, który jest dzięki tej firmie w ogóle jest jeszcze w Polsce i w boksie, tak trzeba sobie powiedzieć, a która go sponsoruje, sparing partnerzy, treningi, obozy i tak dalej. Bo dzisiaj cała ta wypełnienie tej infrastruktury to nie tylko gale, bo my mówimy cały czas o galach i tak dalej, a na co dzień trzeba, jak to się mówi, utrzymać tą grupę, zapewnić im stabilizację i stworzyć sytuację, że zawodnicy będą mieli motywację do osiągania sukcesu. No bo mówmy się, dzisiaj życie, oferty życiowe są coraz większe, nie każdy musi uprawiać boks, żeby żyć. Więc to jest dosyć istotny element, żeby po prostu taki klimat stworzyć. Ja tutaj będę bardzo liczył na kontakty, doświadczenie, umiejętności, negocjacji ze strony Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera. Dziękuję bardzo, panie trenerze, i powodzenia. Dziękuję również, zapraszamy wszystkich, no przede wszystkim do Międzyzdrojów, tak? Ciekawa impreza, na Polsat Boxing Night 20, ciekawa impreza, tak. No i myślę, że parę jeszcze innych ciekawych imprez na terenie nie tylko Polski, bo przecież 14 boksują chłopaki Prudential Center, pamiętam to miejsce doskonale, jak żeśmy wielokrotnie z Tomkiem Adamkiem wyjeżdżali tam na to miejsce. 26 jest Wider Wawrzyk, tak? Najprawdopodobniej, no i także tych imprez będzie bardzo dużo. Dużo się dzieje na rynku międzynarodowym i całe szczęście, że my jako ta grupa polska zawsze gdzieś tam jesteśmy.